Siema, siema, widzu, ja chcę z tobą zrobić zakład, dobra? Jeżeli wygram tą grę Fall Guys, którą widzisz w tle, to zostawiasz lajka i subskrypcję, jeżeli nie masz oczywiście. Jeżeli sądzisz, że wygram, zostaw lajka, potem możesz dać dislajka, jeżeli przegram, zobaczymy. Dzisiaj porozmawiamy o mojej ulubionej youtuberce, influencer, po prostu mojej ulubionej dziewczynie youtubera, tak, to jest ulubiona moja dziewczyna youtubera, wait, what? No bo ona jest dziewczyną Stuarta i z tych dziewczyn youtuberów to ona jest moja ulubiona, dlatego, że mi dali najwięcej kontentu, dobra? Ja jej bardzo dziękuję. I też obiecała, że kupi na zebranka.pl bluzę, bo jej się bardzo podoba. Wam raczej też się bardzo podoba, więc zapraszam was na Zebranka, bo jest ostatnie parę dni dropu, więc jeżeli teraz nie kupicie, to w sumie potem nie będziecie mieli szansy, tak? Jak wiecie lub może i nie, ja mam Instagrama, tak? Na tym Instagramie często się kłócę oraz są jakieś dramy, jakoś heheszkuję i tak dalej z innymi youtuberami, influencerami czy coś tego typu. Na przykład z Queen of Black, której w sumie nie widzieliście, parę dram było, ale to na Instagramie, więc polecam je followować, ale wczoraj była drama z Fagatą, tak? Dokładnie, Fagata ponownie o mnie wspominała. Ja w sumie, dobra, oglądałem jej story i widziałem, jak ona je szynkę i miałem takie, what the hell, dlaczego ona to w ogóle spostowała i takiego śmiesznego screenshota dałem na Insta story i to ją aktywowało, dobra, aktywowało dosłownie lwa w niej czy coś tego typu. No i odpowiedziała na swoim story oraz odpowiedziała mi na PW takie coś. Co ty na to, że Zebo cię tak obraża publicznie i poniża? Okej, ja jej nie obrażałem, zacznijmy od tego. Cymbałek to nie jest obraza, tak mi się przynajmniej wydaje. I ona odpisała na to mi na PW. Aj, w ogóle poniżanie? What the hell? Ja tylko zrobiłem screenshota z jej story, więc teoretycznie ona sama siebie poniża, dając takie rzeczy na story, tak? Dobra, dziękuję. Dlatego właśnie screenshota z tym, jak ona jadła szynkę u mnie na story. Ona odpisała, myśląc, że jest mądra. Why you so obsessed with me, boy, I wanna know. Że wiecie, że z tej piosenki, bo w sumie nie wiedziała, co powiedzieć, więc dała z piosenki, że wiecie, ja się mogę do tej piosenki nawiązać i tak dalej. Taka typowa cringe'owa influencerka, no wiecie, o co chodzi. Pewnie też się wychowała na Yonggigim. No i potem zaczęła się konwersacja z Fagatą. Ja tak samo jak ona napisała why you so obsessed with me, boy, I wanna know, no to ja odpowiedziałem, że widzę, że praktykuję język angielski ponownie. Ci co wiedzą, to wiedzą. I po tym ona wrzuciła story. Takie story, którego się zabałem, okej? Okay? Jakąś wiedźmą, bo moje marzenia prawie zawsze się spełniają. I kogoś nie lubię, to zawsze tej osobie się dzieje coś mega złego. Ja nie wiem, ja przepraszam, to nie robię tego specjalnie. Może. Tutaj powiedziała, że dość, że jej marzenia zawsze się spełniają. No w sumie, no trudno, żeby się nie spełniał. Ale tak, powiedziała, że jej marzenia się spełniają i pod koniec powiedziała, że jak kogoś nie lubi lub ktoś ją nie lubi, to jemu się dzieje coś złego, tak? I zgadnijcie, kto ma demonetyzację na praktycznie każdym filmie z Fagatą. Ja. Więc mi się dosłownie dzieją złe rzeczy, jak nagrywam o Fagacie, a ja dalej to robię, dosłownie i gram z losem, więc jeżeli coś mi się stanie, widzowie, to pamiętajcie, to jest Fagaty wina, dobra? Nie, mnie bardzo trudno zdenerwować. Dobra, ja wiem, jak taką osobę jak Fagatę zdenerwować, Fagato. Jeżeli nie kupisz na Zebranka z cute dropu coś, to oznacza, że robisz słaby makijaż, tak, dokładnie. Nie potrafisz się malować. No, tak szczerze mówiąc, naprawdę źle się malujesz. Już moja babcia się lepiej maluje niż ty. No, ale potem Fagata wysłała mi screenshota, gdzie widać, że ja, mój film wyświetla się jej na głównej stronie, czyli ona jest moją widzką, ogląda mnie, no dosłownie jestem na głównej stronie zaraz pod reklamą, czyli jestem najważniejszym youtuberem w jej życiu. No oprócz Stuarta, okej, ale on jako youtuber się nie zalicza, to jest po prostu taki wypalona zapałka, że tak powiem, o. No i tam widać, że ona zescreenshotowała, że źle dałem tytuł, że dałem zi zamiast coś tam, no mniejsza z tym, po prostu źle napisałem ortograficznie tytuł i ona to zescreenshotowała i ona miała dosłownie na wyciągnięcie ręki tego screenshota, ja nie wiem, ona ma, to chyba ona ma obsesję na moim punkcie, a nie ja na jej punkcie. No i napisała, ty mógłbyś polski praktykować częściej, bo to chyba twój ojczysty język, co nie mi. No i tutaj jest w błędzie.
No i odpisałem, że ja byłem tyle w Anglii, co twój chłopak, ale dziękuję, że mnie poprawiasz. No bo czy polski to jest mój ojczysty język? W sensie urodziłem się w Polsce, ale w sumie nigdy nie byłem w szkole polskiej, tylko całe życie w Anglii, więc teoretycznie tak, ale jednak nie. I zapytacie, Zebo, ty w Anglii, kuźwa, mieszkałeś całe życie, co ty gadasz? Przecież tak pięknie godasz po polsku, no widzisz, no ja w ogóle jestem piękny, nie? Ty też jesteś, widzu, piękny, oczywiście, tylko jeżeli masz coś z zebranka.pl, tym bardziej z cute dropu, bo to jest dosłownie słodki drop, więc jeżeli znosisz słodki drop na sobie, to jesteś słodki albo słodka. I podjąłem się w ogóle wyzwania i te boksy będę pakował, czyli koszulki, bluzy w zebrankach będę wam pakował i do niektórych zamówień dorzucę kamyki, więc jeżeli chcecie kamyka, to kupcie na zebranka, bardzo polecam. No, ale wróćmy do fagaty. Tym, że ja byłem tyle w Anglii, co jej chłopak, troszeczkę ją zgasiłem, bo Stuart był tyle samo w Anglii, co ja, a w sumie gorzej zna polski, no nie oszukujmy się. No i też zgasiłem tym, że w ogóle powiedziałem, że jej chłopak jest z Anglii, czyli że to jest Stuart. No i ona od razu szybko zmieniła temat. Ale najpierw sam naucz się pisać, a potem poprawiaj innych po pierwsze. Nie musisz być w czymś idealnym, żeby kogoś innego poprawiać. I wcale jak ktoś cię poprawia, to nie oznacza, że to jest coś złego, tak? Wręcz czasem jak ktoś cię poprawia, na przykład jak ty mnie chciałaś poprawić, to ze złości oczywiście, że o, ja go poprawię, zrobię screenshota, wyślę znajomym, że ho, ja wiem, że on źle pisze, haha, jaki debil. A ja to ci poprawiam w sumie, nie wiesz, no, po prostu miły jestem, tak? A po drugie, jak chcesz mojej atencji albo wybić się na m... to pisz tu, a nie się męczysz, nagrywasz te filmy ciągle, ale co ja mam z tego, że piszę z tobą na PW, naprawdę? Nie jesteś na tyle interesującą osobą, żeby w prywatnych wiadomościach z tobą pisać. Tutaj zrobiłem wyjątek, bo wiedziałem, że się kompromitujesz lekko, no i se nagram o tym film, bo jest śmiesznie. I słuchajcie tego, ja mogę ci pomóc nagrać coś z tobą. Niepotrzebnie się przemęczysz i szukasz jakiejś informacji, przemęczasz chyba, i stalkujesz mnie, bo to już trochę creepy, obsesja powoli. Ale ty wiesz o tym, że to nie ja szukam informacji na twój temat, tylko zazwyczaj informacje na twój temat do mnie przychodzą i są takie informacje i nawet dowody, które nie pokażę na YouTubie, no bo nie jestem aż takim złym człowiekiem, ale... widziałem złe rzeczy, naprawdę, i takich rzeczy nie pokazuję, widzisz, to nie jest aż tak źle, ja chcę ci po prostu pomóc, a nie cię kompromitować, bo ty to po prostu robisz sama ze sobą, że wiesz, sama się kompromitujesz i to jest śmieszne. Na przykład z tym chłopakiem, zamiast po prostu, wiemy, że Stuart chce być z tobą prywatnie, nie chce się pokazywać publicznie z tobą i ogólnie nie chce się pokazywać publicznie, pewnie sobie chce przerwę od internetu zrobić, a co fagata robi? Wsadza jego łeb na Instastory, co chwilę gada o tym, że ma chłopaka, pokazuje, że ma tapetę z jej chłopakiem i tak dalej, zmienia no, opisy, naprawdę, no, to nie jest zbyt inteligentne, o tak ci to powiem. No ale wracając, ona powiedziała, że by nagrała ze mną odcinek, czy coś tego typu, no i generalnie to by się nie udało, tak? Bo zazwyczaj jak ktoś jest wybijany przez kogoś innego, to chwilę czasu trzeba odczekać, żeby ta osoba miała jakby swój fame, bo na razie po prostu wysysasz go z tej osoby, która cię wybiła. Czyli Stuarta. No i napisałem, że średnio działa takie wybijanie przez osoby, które dopiero co były w taki sposób wybite. Zostanę przy komentowaniu twojej głupoty, bo to mnie najbardziej bawi i nagrywanie z fagatą wydaje mi się, że by nie było przyjemne, wręcz żenujące i bym tego żałował do końca życia. Pewnie bym się nie pokazywał w publice i bym przestał nagrywać odcinki, jeżeli bym tak zrobił, więc trzymajcie mnie za słowo. No i ja jej zaproponowałem, wręcz próbowałem ją oskamować na kolaba, bo wiedziałem o tym, że to jest jej marzenie tak w sekrecie. No i napisałem, że albo jak chcesz kolaba, to kup sobie coś na zebranka z cute dropu, to pogadamy. No i ona napisała, nie no stary, to właśnie tak działa, że wybijasz się na osobie, która ma większe zasięgi. Tak, dokładnie. To fagato, wytłumacz mi, dlaczego filmy o tobie mają większe wyświetlenia niż filmy twoje. I wytłumacz mi, kto tutaj się wybija na osobach, które mają większe zasięgi. A gdzie ty byłaś przed Stuartem, że się tak zapytam? Ja przynajmniej zazwyczaj komentuję głupotę ludzi lub jakieś zdarzenie, lub jak coś się dzieje. Daję swoją opinię i ogólnie daję coś od siebie. A ty też dajesz... Dobra. Oglądamy dalej. W sensie, czytamy dalej. Nieważne, że została sama wybita, okej. Okay. Nie w moim stylu, że o zebranie i chodzi, zrób coś lepszego, to kupię. A ja napisałem, oż ty, i chciałem dopisać coś, ale sobie myślę, nie, bo to idzie na YouTube'a. To trochę crop style. No, ona wyzywa cropa. W sensie, nie. Tutaj musimy pogadać, dobra widzowie? Tą dziewczynę trzeba dać na ziemię, tak? Ona mówi, po pierwsze, ona mówi, że nie w jej stylu. No sorry, że zebranka nie wygląda jak kuźwa cerata w jakiejś burgerowni, jak to, co ty nosisz. I dobra, może skończmy już ten odcinek, bo nie chcę dostać demonetyzacji. Jakby coś, zebranka jest przepiękna, okej? Jakbyście mogli mi zapewnić to w komentarzu i napisać, że jest przepiękne. Nawet nie, wiecie co? Dla tych, co oglądają do końca odcinka,
mam dla was konkurs. Weźcie to zdjęcie, które teraz widzicie, macie do pobrania jakby coś w opisie, dajcie na swoje story na Instagramie, stagujcie Zebolek, czyli mnie na Instagramie, i ja sobie wylosuję z tych osób, które oglądają do końca, tak powiedzmy dwie osoby na przykład, albo trzy, które dostaną bluzę, no nie, sorry, koszulkę za darmo, czyli tego całego boxa dostaną za darmo. Co wy na to chcielibyście? T-shirta? Ja wam to rozdam, dobra, bo to jest przepiękne i chcę was z tym zobaczyć, a Fagata po prostu się nie zna, tak? Tak samo jak Stuart się nie zna na wybieraniu dziewczyn. Okej. Jakbyście mogli zostawić lajka, jakby coś, wygrałem. Wygrałem Fall Guys, więc wyście mi lajka, musicie mi zostawić lajka, nie ma innej opcji, subskrypcję też. No i się żegnamy, widzu. Na razie. Dzięki za oglądanie. Przez nowy świat.